Ej, serio, Mork? Wyruszamy dalej z naszą talią z Detlafem. Mamy już tutaj dwóch elitarnych pokonanych. Trzeci już czeka. Niech się zacznie kolejna bitwa. Myślę, że to będzie jakiś rekord. Jeśli uda nam się pokonać trzech elitarnych, no to ten Detlaf będzie od razu rozpoczynał na zasłonie. To może być naprawdę szok, ale na razie wściekły drzewiec, trudny symbioza, z tym chyba jeszcze nie grałem. Na koniec swojej tury wzmocni wszystkie sojusznicze drzewce o dwa za każdą sąsiadującą z nimi driadę. O kurczę, no to będzie trzeba zbijać, tylko nie ma czym. Nie ma czym zbijać tych jajców. No to wiecie co? Koszmar, koszmar. Na razie robi się koszmar. Też polecaliście mi wziąć sobie na Alzurze fajnego tutaj spelka, żeby wymieniać za jeden kolejną kartę i wtedy mamy szansę na dobór. To jest całkiem sensowne. Szczerze powiem. To jest całkiem sensowne. Za cztery. No to może być... To może być nasza ostatnia bitwa. To może być nasza ostatnia bitwa. Niestety. Jak zaraz czegoś tutaj nie dobiorę, jakichś fajnych kart, to może być problem. Koszmar by się przydał, nie? Oj, koszmar by się przydał. Dobra, jest chociaż jeden. Pyk. Super. No spróbujemy tutaj na piątce, ale... On może też atakować zaraz, nie? Ze w lasu, kurczę. Ale masakra. Jest drzewiec, tutaj mamy jeszcze kolejnego drzewca na symbiozie. No powiem wam, że srogo. Srogo się dzieje. Wiecie co? Pójdziemy sobie tutaj. Z tej strony. Tu będziemy robić. A tu będziemy stwarzać sobie. No i jak płaszczyk wleci, to będzie super. Jak nie wleci, to srogo, ale chyba wleci. Dobra. No to tym płaszczykiem jeszcze mogę coś działać, ale nie mamy Detlafa, nie? No i wtedy by się ten spelik przydał. I to bardzo by się przydał. Robimy tak. Pyk. Pyk. I teraz te dwudziestki będzie trzeba tutaj na Maćku rozporządzić ładnie. Kurczę, nie ma tego Detlafa. Do 100 tysięcy morskich diabłów! Okej, okay, na 15, 13, ależ zbija. Ależ zbija. A jeszcze mamy, nie? Jeszcze mamy ten płaszczyk, drugi. Dobra, fajnie. Pyk, 28, no to już lepiej wygląda. 28 nie jest tak łatwo tutaj ukrócić. Zadaj wrogiej kontrolowanych. No niestety nie zbijemy tego drzewca, ale tutaj... Okej, okay, troszkę mi miejsca zrobił, to jest w porządku. Dobra, to robimy tak, tutaj dziamgamy. Co by tutaj lutnąć? Można lutnąć sobie to ewentualnie, ale nie ma za bardzo tutaj punkciorów. Albo zrobimy tak. Tu jeszcze sobie nabuzujemy troszkę punktów na oszluzgu i spróbuję może cyclopsem po prostu lutnąć, ale nie wiem czy to będzie miało sens. Bo tak czy tak Hjalmarem by było najlepiej, nie? Najlepiej by było Hjalmarkiem. Dobra, spróbujemy jeszcze tu wykorzystać. A, tylko teraz się nie pojawi karta, nie? Dobra. Dobra, spoko. Na razie nie będziemy tutaj zapełniać. Jest 68 do 130. Może coś mi tutaj usunie. Kurczę, no nie jest idealnie. Idealnie nie jest, bo tutaj się nie pojawi kolejna karta, z tego co pamiętam. Tu się nie pojawi kolejna karta. Dobra, weźmiemy tak za 18. No można by walnąć tego drzewca. Pyk, walniemy za 9. I może Hjalmarem za chwilę. Kurczę, ale... Powinniśmy to jakoś wygrać, tylko tutaj... Tutaj z tego co wiem, to mi się nie stworzy, więc stracę po prostu punkty. Dobra, to robimy tak. Pyk, i ten schodzi. Tylko co tu się stanie? Czy ja stracę na pewno te punkty? Zniszcz jednostkę, następnie stwórz... No powinienem stracić, więc... Lepiej nie. Tylko żeby nie miał tyle punktów. Drzewiec, 30... 8, 8... Nie, nie powinien mieć. Dobra. Ledwo, ale tutaj się troszkę zatkałem. Niepotrzebnie może, ale też nie było tam karty, nie? Więc no musiałbym jakiegoś, nie wiem...
cyclopsa tam kłaść, ale też się nie dało, nie? Dobra, zobaczymy. I teraz wiecie co? Chyba sobie coś usunę. O, usuniemy sobie stali tą północnicę. I spoko. Znowu sobie usuniemy, bo tam i tak nie miałem na przemiankę, więc to i tak by było słaba karta. Natomiast teraz idziemy na elitę. I jak usuwamy sobie karty, no to... A, jeszcze tutaj mogę usunąć. A ile my tego mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. A ta jest od razu, nie? Nie no, potrzebujemy energii. Aż tak to nie, to myślę, że jakiś koszmar dostaniemy, jakąś czapkę niewidkę i Detlafa dostaniemy. No proszę państwa, idziemy na rekord. Trzeci czempion. Trzeci czempion. Tym razem ten znienawidzony Trum, tak? No ten mnie już pokonywał, nie powiem. I teraz mamy troszkę zniżkę, więc te 20 energii to jest jak 40, więc to nie jest tak strasznie. Dobra, tutaj mamy koszmarki 2. Jajco. No jajco na start by było spoko, albo ten Harald też jest ok na start. Czapka niewidka. O, dobra. Dobra, ten jest w porządku. Ten jest w porządku. I będziemy tutaj żreć koperek cały czas. I zaczniemy sobie z koszmarem za 6. Chociaż jeszcze mógłbym tutaj wzmocnić sobie go od razu, nie? Dobra, wzmocnimy, żeby on nie pękł. Tutaj sobie rzucamy. Pyk. Oj, to jest w ogóle za 1. To ładnie się tutaj to wszystko skaluje. Dobra, bo nie mogę teraz oczywiście karty już zagrać kolejnej na wzmocnienie, więc może nam się uda bardzo, bardzo mocno to wyciągnąć na, nie wiem, tam 30 parę, on będzie to zbijał. Powinno być ok. Dobra, i teraz gramy raz to. Raz sobie tutaj gramy. A nie, nie wzmocnimy. Aj to sorry. Co by teraz zrobić? Nie da się tego cofnąć. No dobra, to tą kartę. Ja tak automatycznie robię czasami. To tu będę najpierw wzmacniał, czyli najpierw trzeba wzmocnić później czapeczkę, dobra. To jest kolejność ważna, bo zapominam o tej odporności. Rzadko to się jeszcze gra. Najpierw sobie zbustujemy to ile się da i później będziemy atakować. Czyli tu mamy 27 i tu mamy 42. Dobra, i teraz jesteśmy w stanie na 45. I teraz by trzeba jeszcze na górę troszkę pohandlować. Tu już nie będę nic zapełniał. Tylko co by tutaj na górę rzucić? To niech będzie jajco. Jajco. Tu będę sukcesywnie sobie coś tam wzmacniał. Żeby te punkty były. Najwyżej coś tam dołożę. Ale to są solidne punkty. Chociaż u niego też mogą być kosmiczne, jak nie usuwamy, nie? Jak nie usuwamy tych kart, no to wiadomo, to jest problem, nie? To jest spory problem. To wiecie co? Tutaj bym cyclopsem chociaż uderzył. Tego za 5, niech będzie. I tu sukcesywnie sobie te punkty robimy. 41, 230. Coś tam obija. My będziemy co turę ten jeden punkcik zużywać. I teraz w sumie ewentualnie możemy jeszcze tutaj na górę ten koszmar zagrać. No i sobie to wzmocnimy, nie? To sobie wzmocnimy. Tutaj zeżremy. Będzie ok. No nie wiem, czy on jest w stanie w ogóle to nadgonić punktowo. Wiadomo, że on może mieć później Sheldona, jeszcze tego ogra zagra. Też będzie miał około 200 punktów, tak liczymy. Tylko teraz tak. Tutaj, żeby się nie zatkać, to zagramy sobie w ten sposób. Jeszcze jest tutaj opcja. Ale zagramy sobie tutaj wyżej, na 9. A tu... A niech będzie. No to zawsze jest 46, nie? Więcej nie wyciągniemy. Sheldona on będzie miał może za 40. Tak mi się wydaje. To już chyba nie lutujemy, co? Tak, tu sobie stworzymy, jest miejsce do 100 tysięcy morskich diabłów, to niech poczeka. Kurczę, no teraz to punktowo na pasywce wygląda nieźle, nie?
O, jeszcze ma starego grota. Na pasywce to wygląda nieźle, szczerze mówiąc. Szkoda tej many używać. I tu mamy lutę. Tylko, kurde, sprawdzę to. Tak, nie tworzy się karta. Dobra. Czyli jak żremy, no to nie tworzy się karta i tracimy po prostu. Wściekły cyklop. Tego chyba nie miał nigdy. No to jest masakra. Kurde, to jest masakra. No mamy 327 punktów na elicie. No, jest okej, ale... Gdybym nie miał tego koszmaru takiego mocnego, to trzeba się bać tego zawsze. 146 i troszkę obił. No i teraz mamy tak. Zasłona, ta jednostka zaczyna na polu bitwy i możemy sobie to dziamgać, nie? Gramy sobie jeden lane na koszmarze, drugi sobie gramy na oszluzgu z Detlafem. No i spoko. No i o to chodziło. Zobaczymy, jaki będzie wynik w ogóle, jak nam się uda też bossa pokonać. Bo tutaj, no jest naprawdę dużo elitarnych już pokonanych. Dużo elitarnych. I on jest na zasłonie. On ma jeszcze coś tutaj. Nie. Ewentualnie wampir. Wampir wyż... Nic się tutaj nie zmienia już. Tę jednostkę i inną losową jednostkę ze Aha! Wezwij tę jednostkę i inną losową jednostkę ze swojego cmentarza. Serio? Jeszcze wzywa jednostkę? No to wtedy bym się zapełnił cały. Już chyba bym nie chciał nawet. Ale nie wiem, czy można mieć więcej elitarnych? O, ten zaczyna na szóstce, ma zasłonę. Jak go ktoś zbije, no to on wraca i tak, nie? To tak działa? Tak, spoko. Nie musi być w naszej. Cyclops, jajco. Jajco i oszlusk, tak? No tutaj mamy mało kart, więc jest spora szansa na dobranie wszystkiego. Ale ten Maćko by się jednak przydawał, nie? Maćko by się przydawał. Z drugiej strony. Czy my chcemy może koszmarem rozpocząć? Albo oszluzgiem sobie rozpoczniemy. I to jest w sumie dobre. Ten wisiorek. Kurczę, na jedynce wzmocnienie to jest naprawdę spory buścik. Urządzę raczej nie powinien mieć takiej dużej. Dobra, i teraz tak, bo można sobie dziamgnąć raz. Można w sumie lutnąć. On od razu na 9, nie? Od razu na 9. Pyk i pyk, nie? Masakra, 12. I ja cię kręcę, ale to będzie szybko szło. To teraz sobie zagramy jeszcze Haralda tu, żeby mieć te jedynki i koszmar zacznę rozpędzać na tym lane'ie. Dobra, mamy płaszczek, no to zdecydowanie. Ej, ale teraz mamy pewność na Detlafa. I on cały czas będzie tutaj boostował o 3. Ja cię kręcę. Ależ tu będzie punktów. Oszlusk będzie miał miliard. Nawet jakbyśmy stracili, to ten Detlaf też pójdzie na 30 parę punktów. No, zobaczymy jak to będzie. Tu jest też Hjalmar. W sumie spoko Hjalmar. Ale dziamgniemy sobie tu. To będzie na 5 i niech będzie tak. I teraz czapka niewidka, nie? Czapka niewidka. To te jedynki zostawiamy. Nie trzeba na Haraldzie, tylko żeby koszmar miał. Jeszcze jedna karta. No, aby to był Maćko. Oj, 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 to boli. To boli, to bardzo boli. Nie jest to Maćko. No, można zawsze lutnąć Detlafem, nie? Z drugiej strony... Bo tu mamy jednostkę jeszcze też do zrobienia. Dziabniemy sobie tak. On jest na 21. Tutaj tak. A niech będzie. Niech będzie tak za... O, zgnilec, tak? O, stwórz brązowy. Dobra, to Adalia tu. Pyk. Przeznaczenia nie da się poszukać. Pyk. I pyk. I ładnie. Pewnie, że ładnie. I teraz druga czapka. Niewidka. Jeszcze mamy koszmar, ale to w sumie ta karta jest niepotrzebna. Ewentualnie tutaj można by sobie to jeść, nie? No, można by sobie jeść. On by się cały czas wzmacniał.
Ale nie, my chcemy na razie jeszcze tutaj podboostować. Tu by w sumie tą kartę też by można jeść. Kurczę, ale ten deck jest masakryczny. Żaden inny nie będzie miał takiego potencjału, zwłaszcza na tym, nie? A my dostaliśmy pelerynę teraz, więc no. Będzie z nieźle. No to dobra. Pyk, jemy. Tutaj już nie ma co wzmacniać, szkoda tej many. I tutaj też. Tracimy punkty, tutaj jakieś mniejsze, ale ten się cały czas wzmacnia, nie? Jakby on zostawał... Słuszną... Posiadaj podczas... bitwy jednostkę o sile... 100 lub więcej, tak? Ej, serio, Morg? Chciałem powiedzieć, że jak będzie miał Morka jakimś cudem, to będzie ciekawie. Skończyłeś, panie? Skończyłeś, tak? No to pyk. Wraca. I pyk. Pyk. Tutaj się nie stworzyło, tak? Co tu jeszcze możemy? O, cyclopsem możemy. Za 7. Za 37. Dobra, walniemy sobie tu. Teraz już tak nonszalancko wam szczerze powiem, ale to jest raczej wygrane, więc tutaj spokojnie. No myślę, że ten bosik to będzie taki sprawdzian, nie? Ten bosik to będzie sprawdzian. O, tutaj nawet miejsce mi powinien zrobić. Wow, 25. Powinien mi zrobić miejsce, pyk. No tutaj sobie i tak to dziamgniemy. 39. 42 detla. Ale masakra. Ale masakra jest. No gdyby ten Morg tutaj nie zeżarł tego, to by było już 200 punktów, nie? By było z 200 punktów. Ja cię kręcę. 45. Dobra, to już sobie zostawimy, to sobie zostawimy. Do 100 tysięcy morskich i po prostu lutniemy. No prawie 400 punktów mamy. Chyba najlepszy wynik, tak mi się wydaje. Jeszcze nie tak idealnie wyśrubowany, ale... ale jest dobry, było dwie peleryny, nie? Dwie czapki niewidki były. No dobra. Wódz wyżyn. Teraz tak, te zwykłe ludziki to nie mają jakiejś większej szansy, ale... co mi daje szarpi skrzydło kotołak, nie? Usuń stali, tym razem nie chcemy usuwać. Zniszcz sojuszniczą jednostkę. Następnie wzmocnij tę kartę o jej siłę bazową. O kurcze. To by było z Detlafem mocne. Niech będzie. To akurat może też mi troszkę podpompować ten wynik. No to to jest okej karta. Wiecie co? Bo duplikować... a nie, tu jest ulepsz o 3. To nic mi to nie daje. 20. Przyda się, bo to jest takie ponad 50, nie? Przy tej zniszce. No i dobra, chyba już bez bitwy, co? Bez bitwy pójdziemy na... kartograf. Spotykasz wędrownego kartografa, który obecnie zbiera dane geograficzne do mapy regionu. Jesteś dumny ze swojej pracy, jest dumny ze swojej pracy i chętnie pokaże ci postępy w pracach nad mapą. Sprawdź. Chcesz choć dobrze znasz okolice, uważasz, że warto sprawdzić mapę kartografa. Tak na wszelki wypadek. Wybierz drogę, zmieniasz kolejne pole na losowe. Ej, serio? Oglądasz mapę i odpowiednio planujesz swoją drogę. No i bitwa. Ajajajaja. Jak tu przegramy. Wielka ropucha? Ej, z tym jeszcze nie grałem. To jest trudny? Nie. Zatruj wrogą jednostkę. Rozdziel wzmocnienie równe sile. Cel losowo, okej. Koszmarek jest, tutaj jest. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Wiecie co? Ten leń pójdzie tak. Ten leń pójdzie tak. I tutaj to zatrucie nie powinno być jakieś straszne.
O nie. Pewnie, że nie powinno, nie? Od razu mi Maćka. Maćka rozbił. No to ładnie. No to ładnie. To tak, gramy sobie tu. Wzmocnij troszkę chociaż. No mam nadzieję, że nie zrobię jakichś dwóch trutek, bo tutaj ma odnowienie, więc... Ale kurczę, będzie miał sporo tego. Zatruj znowu. Dobra, Tom mi truje. Tu jest to Sharpie. Ale my najpierw chcemy... Najpierw chcemy sobie to podbić, żeby mieć już spokój, nie? Dobra, i tak oszluzga nie ma, więc... Na razie gramy na koszmarze. Czyli tu już teraz pójdzie na 45. Uuu, Skolo. Pierwszy raz go widzę. Ale mamy mało kart w deku, nie? Mało kart w deku, więc to jest spoko. No, próbujemy jeszcze raz i to już powinno mi tak w miarę wystarczyć. Tak to widzę. Tutaj szkoda, że jest jeszcze ten skarb, ale on jest bardzo przydatny, więc troszkę mniej tych punktów zrobię, ale te karty mi zostaną. Co on robi? Rozdziel wzmocnienie, sile celu losowo. Aha! O kurczę. Ej, serio? Cię kręcę. Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia, ludzie? Pyk. I teraz w sumie mógłbym za 48 go lutnąć. No mógłbym, nie? Bo później kartę bym potrzebował. Tak, walniemy go. Bo ja mogę stracić tamtą trutkę, więc walniemy. Jak coś, to można sobie stworzyć kartę z portalu. No i tu mam te jedynki, ale ten wisiorek... Kurczę, mogłem z tej strony ten wisiorek, bo tu będą mi się pojawiały karty. A to tak nie jakoś super. Dobra, ale niech będzie oszlusk tutaj. A tu sobie coś stworzymy. Stwórzmy coś wspaniałego! Stwórz w tym rzędzie trutnie. Insektoidy. A dobra, niech będzie jajco. Tak, no i tu się tworzy, więc... No, z tym pozycjonowaniem nie przemyślałem. Co on będzie miał? Okej, to jest słabe. Ej, tylko woszluzga? Dobra, myślałem, że woszluzga. Ej, mógłby woszluzga, nie? To jest najgorsze, że mógłby woszluzga. Dobra, to tu sobie tego dziabniemy. A w sumie tego już nie chcemy. Kurczę, ale powiem wam, że bitwy są. 4240. Tu by się zasłona wszędzie przydała. No, to już może zginąć. I teraz 42 on roz... Tak, on 42 rozrzuca. Ale masakra. Ej, to jest masakra jakaś. Ja nie chcę takich kart. Jeszcze 48 sobie rozrzuci. Jak tak dalej pójdzie, to on wygra. Ja cię kręcę. Dobra, pyk. Jajco. A ile tu mamy? To stworzę sobie jeszcze jakiś portalnik. Ropuch jest. O, dobra. Morku. Kolejny brak, kolejny trud. Nie. Już nie masz pancerza, panie. Co pan robisz? Dobra. Teraz niech będzie to. 25, ten się wzmacnia. Kurczę, coraz większe problemy robią, nie? Ten ile ma trutek? Ja się kręcę. 40. Ale dobrze, że nie padło na ropucha. Dobra, dziamgamy tak. Tego już i tak nie będę jadł. Spoko. Wystarczy. No to teraz trzeba się przygotować na tego... Okej. Okay. Trzeba się przygotować na tego... mrożącego, nie? Oj, tutaj jeszcze... Kurczę, jeszcze będzie ropuch. Jeszcze będzie mocny ropuch. Ale my sobie lutniemy. Nie no, takiego swinga nie powinien zrobić, bo to jest... Kurczę.
Chyba nie powinien, bo tu purchawę robi. A nie, nie zrobił tego w ogóle. Dobra. Nie zrobił ropuchą, tylko purchawą. No to pierwszy raz grałem z tym ropuchem. Ciekawe, ciekawe, że takie coś jeszcze tutaj nowe się pojawia. Usuń stal, jajco. A usunę sobie. Usunę sobie jedno jajco i mamy praktycznie taki deczek, który chcemy, nie? Tak, mamy taki deczek optymalny. Dobra, bitwa z bossem. Pierwszy raz na wyższym poziomie się udało dotrzeć. Czyli jednak ten deczek. A i tutaj mamy tych mrożących. Ale tutaj jak zatkam sobie te lejny, to on też nie będzie mógł przenosić, nie? To jest spoko. Sharpie. Tutaj to. No i Detlaf zaczyna. Dobra, nie jest źle. O, mamy oszluzga. Spoko. Czyli co byśmy chcieli? Od razu tego? To muszę dobrze rozplanować. Tutaj. Tak, tu będziemy grali. Tu będziemy grali od tego momentu koszmar. Dobra, tu mi przeniósł. Nie uciekniesz mi, kochusie. Okej. No to tak, działamy z tym, nie? Działamy z tym majstrem. Tu jeszcze sobie wypełnimy, chociaż teraz to już za dużo. Ale spoko. Dobra, nie będzie mógł tutaj nic już wrzucać. To jest za 8. Bo tutaj tak, na koniec tury po obydwu stronach to tutaj zmniejszamy licznik, tak? Dobra, zostawimy chyba. Na razie zostawimy. Zostawimy sobie ósemeczkę i zaraz będę wzmacniał. Oj, teraz... Wy ludzie jesteście tacy... Dobra, tutaj nic nie zrobił. Nic nie zrobił, fajnie. To my sobie jeszcze wzmocnimy to. Kurczę. W ogóle nie rusza, nie? Zaraz tego Maćka powinien ruszyć. Zamruć wrogą. Dobra, jest w porządku. Dobra, i teraz jest ok. No to tak. Dziabiemy sobie... w ten sposób. Pyk. A nie, bo ona nie może być wzmocniona, nie? Kurczę. Jak to było? Po przeniesieniu? Nie, no... mogłoby być chyba. Dobra, tutaj na razie zjemy. Ale muszę to sprawdzić, czy ona nie może być wzmocniona? Tak, nie może. Dobra. Kurczę. No to działamy dalej. Na to musiałem to sprawdzić, bo nie ma tutaj nic tak napisane chyba, nie? No nie ma. Dziwna sprawa. Dobra, to mi też zamroził. No to... to już nie jest tak łatwo. To już nie jest tak łatwo. To mi przeniósł. Dobra, tu sobie tak dziabniemy. Tego już nic nie zrobi. Okej. Okej. No ale 26, bunkrów nie ma, nie? Bunkrów nie ma. Teraz oszlusk. Ajajaj. A, ciekawe. Kurczę, może być ciężko. Z drugiej strony mógłbym lutować tutaj tym Detlafem. Na przykład w takiego siepacza, nie? A mógłbym sobie lutnąć w siepacza. Pyk, tutaj zrobimy tak, troszkę wzmocnimy. Chyba walnę w siepacza. Chociaż najpierw niech będzie tak, żeby ten oszczuł nie miał jakoś tak dużo. Pyk, i walniemy tu. Dobra, chociaż mogłem w tego, ale to już nieważne. I młode, pochłoń zamarzniętego.
Dobra, tu mi zjadł za 18. Ten się przeniósł. 16 można lutować. Dobra, można lutować. Powiem wam, że jest srogo. Jest srogo. I teraz co my robimy? Przemienimy sobie. Przemienimy sobie tą jedyneczkę. O! Dobierz. Co byśmy sobie usunęli? Tutaj zatkać lejny. No niech będzie Harald. Tu sobie wzmocnimy. A, przecież my mamy jeszcze usuwać te karty. Ja cię kręcę, zapomniałem. Zapomniałem, tu jest 6 plus 8. Ja cię kręcę. Przecież my musimy usuwać te karty. Ale masakra. Dobra. Tutaj sobie wzmocni. Ej, to będzie rzeź. Tu mieliśmy te skrzydła usuwać. Dobra, co to jest? Kotołak. Okej. Kotołak i to jest 6-7. No to teraz już by się udało, nie? Raz, dwa... Chociaż nie wiem, czy jak to liczy? Jednostek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie wystarczy na razie. Dobra, to lecimy z tym. Ale masakra. Kurczę, no przecież. No przecież, tu mieliśmy to usuwać. Dobra, jeszcze jest mrozik. Teraz ile mamy kart? Tutaj w ten sposób. Ten tutaj jeszcze z dziamga. Nie no, jest masakra. Teraz mi się przypomniało. Zadaj 5, super. Co my tu mamy? Zamrożone wrogie jednostki nie mogą zostać wzmocnione. A właśnie. Jeśli zamrożona wroga... Zamruź, dobra. Czyli to. Czyli to. Do 100 tysięcy morskich diabłów! No dlatego, dlatego. To tutaj się z tym zapomniałem. Ale jazda. Ale jazda. No dawno nie grałem na tą smoczycę. Że tutaj przecież skrzydła najpierw, to z cyclopsa mogłem spokojnie to zniszczyć. Masakra. Ale fajnie, że ten Detlaf ma zasłonę, nie? Dobra, tutaj straciliśmy oszluzga już. No to jest problem, oczywiście, że jest problem. Ale wiecie co, dziabniemy sobie tak. 43, tutaj jest 30. Chyba sobie przemienię akurat teraz. Na przykład to jest mord. A później sobie zagram kartę. No ostatni wolny lejnik, 40. Dobra, no nie wiem, możemy to przegrać. Oczywiście, że możemy to przegrać. To teraz tak. To zagramy. Coś do dziamgania by się przydało. Ale masakra, ale masakra. Zapomniałem o tej jedną kartę i tak mam mniej. Co? Pochłoń sojusznicze jednostki. Co? Dobra, czyli tak. Najpierw bym sobie tego dziabnął. Ale nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie. Tego, no tego jajca chyba bym nie jadł. To wiecie co? Zjemy sobie to. Te zamrożone, nie? Żeby ich nie stracić. I to. Dobra. 70. No i tyle. Kurczę, wątpię, że to wygramy. Chociaż nie ma takich dużych kart już, żeby mi tutaj zniszczył. Jest skaza. 70. Dobra, powinno się udać. Fuh. Byliśmy na pastwie losu, ale... Zapomniałem. Ukończ wyprawę na poziomie trudności uczeń. Zapomniałem o tych skrzydłach, ale jazda. Osiągnij poziom 50. O! Patrzcie, ile punktów. 5000. Ja cię kręcę. Nowy rekord. Seria zwycięstw. Pokonanie elitarni 3.
I to jest rekord totalny. Suma zwycięstw 5. No później jak będą wyższe poziomy, to będą wyższe punkty, nie? Ale... Oj. To było niezłe. To było niezłe. I teraz bardzo dużo poziomów weszło, nie? Mamy poziom 50 i 51. Czyli kluczowa karta to jest Mewę. Co 3 tury na koniec swojej tury wzmocni wszystkie sojusznicze jednostki o 1. Dobre. To Mewę jest kluczową kartą w roju? O kurczę. O ta karawka. Powtórz pierwsze zaklęcie, które zagrywasz w każdej bitwie. Zaklęcie. Kurczę. No, 50. Jesteśmy na półmetku. Ale jest naprawdę gorąco już. Jest naprawdę gorąco. I teraz musimy zdobyć 3 mutageny łącznie na tym poziomie, nie? No to cóż. Zobaczmy jeszcze, co my tutaj mamy. Z tych nowych. Wzmocnij wszystkie sojusznicze jednostki o 1. No, za 6 mamy 18 punktów maksymalnie. Nie jest to złe. Można sobie wziąć do roju. Tutaj karty. Skarby nam się odblokowały te. Wszystkie też piątki też spoko. Ta lutnia by była niezła. Cmentarza. Tutaj do bastionu i... No i jest Mewę. Co 3 tury na koniec swojej tury wzmocni wszystkie sojusznicze. Chyba sprawdzimy. Ale bez Detlafa? Kurczę. No może spróbujemy może, nie? Będziemy grali po prostu na 2 koszmary z Mewę. Zobaczymy. I tak, tutaj jeszcze jest właśnie ta karawka. Pierwsze zaklęcie. Ja będę chciał chyba, wiecie co? Bo ostatnio mieliśmy to, nie? Coś może zmienimy. Spróbujemy może z tym zaklęciem. I tablica ogłoszeń. Mamy 50. A ranking jak wygląda? No, tu są masakryczne punkty, nie? Seria zwycięstw i czas. 4 minuty? Dziwne. No to cóż, wielkie dzięki za oglądanie. Mamy tutaj pierwszy mutagen, więc jest nieźle. Jest progresik. I do zobaczenia następnym razem. Hej. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej.